Siemanko, ja mam na imię Kuba, a ty znajdujesz się właśnie na kanale, który jest poświęcony tematyce fitness, odchudzania, spalania tłuszczu i zdrowego odżywiania. W tym dzisiejszym krótkim odcinku pokażę ci, jak zrobić hardkorowy, lodowy sorbet. Będzie to bardzo fajne orzeźwienie na takie upalne dni jak teraz, gorące. Więc jeśli odmawiasz sobie słodyczy, a każdy z nas chyba lubi lody, to po zjedzeniu tego sorbetu powiesz, że to jest świetna rzecz, więc zapraszam serdecznie. Na początek lista rzeczy, które będziemy potrzebowali do przygotowania tych naszych lodów. Na początek lody. A nie, to by było za proste. To by było za proste, kochaniki, więc... Truskawki mrożone. Nie ma tam konserwantów, więc możesz spokojnie takie mrożone rzeczy kupować. Następnie lód w kostkach dla jeszcze większego orzeźwienia. Następnie odrobina piórków kokosowych. Tu mamy całą paczkę, ale użyjemy tylko troszkę. No i mamy shaker metalowy i będzie jeszcze potrzebny blender i zaraz pokażę ci, jak zrobimy super sorbet orzeźwiający. Mam tutaj truskaweczki i teraz będziemy wrzucali. Ile będziemy wrzucali? No tyle, ile chcesz. W zależności od tego, ile tego sorbetu chcesz sobie przygotować. Proponuję dać dużo, żeby jak to rozwalić blenderem, to niewiele ci z tego zostanie, więc... Tutaj mam paczkę 450 gramów, dam do tego shakera jakieś 200 może gramów. Kaloryczność truskawek jest naprawdę niewielka, więc się tym w ogóle nie przejmuj. 100 gram truskawek to jest około 30 kilokalorii, przy czym ich ładunek energetyczny jest bardzo mały, więc to bardzo bezpieczne owoce, możesz jeść ich bardzo dużo. I w tym momencie będziemy to blenderowali. Czasem jeśli się zatnie blender, bo to jest bardzo twarde, to weź po prostu łyżkę i przemieszaj trochę ten dół na górę, górę na dół. Teraz dorzucamy do tej imprezy kilka kostek lodu, żeby uzyskać troszkę większe orzeźwienie. Ja tu dam 5 i jedziemy. Teraz jak już mamy gotowe, to dajemy do naczynia. Zobacz, jaką to ma konsystencję. To jest piękny sorbet. Jak ktoś lubi, może sobie dodać do tego stewię, żeby to było bardziej słodkie, chociaż to jest i tak wystarczająco słodkie, fajne, takie lekko kwaskowe. No to takie właśnie powinno być. Bez żadnego tam kombinowania. Jakimiś słodkami, jak ktoś lubi słodsze, sobie doda. Odrobina do tego będziemy dawali bardziej jako akcent ozdobny. Piórki kokosowe. Proszę bardzo. Taki śnieg, można powiedzieć. I oto mamy najlepsze lody, jakie można sobie tylko wyobrazić. 100% natura, owocki, same witaminy, świetny smak, niesamowite orzeźwienie. I na pewno coś takiego nie zaszkodzi ci w diecie. A dla porównania przeczytajmy skład zwykłego loda. Woda, cukier, syrop glukozowy w proszku, sok z arbuza, sok jabłkowy, kakaowe mini dropsy, tłuszcz roślinny, cukier kakao, emulgator, wanilia, sól, koncentrat soku z buraka, aromaty E410, E412, E330, E160, no i 158 innych rzeczy, więc... Gorąco polecam na upalne dni sorbety owocowe. Możesz sobie zrobić z malin, z innych owoców, nawet zamrozić sobie grejpfruta albo pomarańczo. Później wstawić to do zamrażalnika i będziesz miał podobną sprawę. Więc to wszystko na dzisiaj. Pozdro 600 V, życzę smacznego i do zobaczenia następnym razem. Kolego, kolego! Uważaj, gdzie ty wchodzisz, bo jesteś na kanale, który jest poświęcony tematyce fitness, odchudzania, spalania tłuszczu i zdrowego odżywiania.